Dzień dobry Państwu. Temat dzisiejszej konferencji to sytuacja w polskiej kulturze. No, głównie w świetle ostatnich skandalicznych, bulwersujących dotacji ministra kultury, no, zupełnie niezgodnych w naszym odczuciu również z odbiorem społecznym, jest wielki protest, zwłaszcza w internecie. Po dotacji głównie na świątynię opatrzności, która miała być wotum narodu polskiego, a stała się wotum ministra kultury, wotum mazowieckiego województwa i wotum firm państwowych. Polacy nie chcą dawać pieniędzy na świątynię opatrzności. Natomiast za chwilę dowiemy się o innych bolączkach i niedostatkach polskiej kultury. Oddaję głos naszej jedynce z Okręgu Łódzkiego, jedynce do Parlamentu Europejskiego, pani Ewie Wójciak. Dziękuję bardzo. No cóż, ja chciałabym powiedzieć o tym, że ponieważ tak się składa, że od kilkudziesięciu już lat podróżuję po świecie z Teatrem Ósmego Dnia. Jestem w jakimś sensie, czuję się ambasadorem polskiej kultury i wiem, jakim silnym argumentem jest polska kultura w świecie. Właściwie myślę, że nie ma ona konkurencji. Nic nie jest tak atrakcyjne z polskiej oferty, ani sport, ani pewnie i dziedzina gospodarczo-ekonomiczna, jak polska kultura. O tym się oczywiście nie mówi, ale ja wiem to na pewno. Polski teatr zwłaszcza jest rzeczywiście marką, jest słynny i z tym się nieodłącznie kojarzy słowo Polska. Teatr, teatr polityczny, teatr zaangażowany, współczesny teatr, teatr eksperymentalny to jest zawsze Polska dla wszystkich. I Kantor, i Grotowski, i teatry polityczne z tego nurtu, który ja reprezentuję, i współczesny polski teatr od Lupy do Warlikowskiego, do Demirskiego i Strzępki. To jest polska marka i mam wrażenie, że lekceważymy to jakby pogrążając się cały czas w pewnym stereotypie rozdawania pieniędzy na muzea, świątynie i politykę historyczną, która w rzeczywistości już funkcjonuje od wielu lat i bardzo dużą ilość pieniędzy podatników pochłania. To znaczy polityka historyczna wprowadzona przez Lecha Kaczyńskiego mimo jego tragicznej śmierci i jej twórców głównych trwa. I niewątpliwie dominuje ciągle ten portfel, tak? Bo to głównie o to chodzi, mimo że jak powiadam, to nie to jest marką Polski za granicą. Ja myślę, że to jest jednak dość ważne, żeby inwestować właśnie w to, co Polska ma najlepszego. Jestem też zaniepokojona no, oczywistymi i komentowanymi już szeroko, nie chciałabym się powtarzać ani popadać w banał, próbami no, ograniczania jakby kultury do systemów wartości. Ludzie sztuki są od tego, aby, jak to powiedział profesor Kołakowski, którego sobie tutaj, ale pozwolę sobie zacytować w sposób wolny, sztuka powstaje z cierpienia i trudno od niej wymagać w związku z tym jakiejś dyscypliny. Ona się może wyrażać w sposób całkowicie wolny i myślę, że wolność w sztuce to jest to, co jest najważniejsze. Nie można jej zamykać w żadnych określonych systemach wartości, a już tym bardziej subiektywnie interpretowanych, a tego się obawiam. A my, proszę Państwa, jako politycy opozycyjni będziemy patrzeć na ręce obecnej władzy. Przypominam, dotacja ministra kultury 6 milionów na tak zwaną świątynię opatrzności, ale również w tym kontekście i w tym temacie świątyni przypomnijmy o 20 milionach złotych, które zostały przekazane przez marszałka Struzika z Funduszu Województwa Mazowieckiego. 200 milionów złotych, wielki kredyt dla województwa mazowieckiego i 1/10 tej kwoty przekazana na budowę świątyni opatrzności Bożej. De facto przekazana na ręce brata rodzonego pana Struzika, marszałka, bo brat pana Struzika jest proboszczem świątyni opatrzności.
No więc no, mamy do czynienia z pewnym no, tutaj bantustanem, bo inaczej tego nie można powiedzieć, dowolnym rozdawnictwem pieniędzy publicznych w rodzinie już, już nie tylko w jednej partii, w kręgu partyjnym, ale w kręgu rodzinnym. Dzieje się to wszystko, proszę Państwa, w czasie totalnego niedofinansowania przedsięwzięć kulturalnych, a zwłaszcza ludzi kultury. Mamy najniższe dofinansowanie dla młodych artystów w Unii Europejskiej, najniższe. To idzie w parze, niestety, bo to jest wielki ból, z ogromnymi talentami, które się marnują. Mamy niezwykle utalentowanych muzyków, mamy niezwykle utalentowanych reżyserów, kompozytorów. Straty są niepowetowane. Pieniądze, które idą na cele sakralne, na cele muzealne, po prostu poddanie ideologii tych wydatków, kierowanie się względami historycznymi czy ideologicznymi powoduje zapuszczenie faktycznej polskiej kultury i fakt, że nie możemy tej kultury eksportować na zewnątrz, nie mamy tej wizytówki, na którą zasługujemy. Może teraz Armand Ryfiński w kontekście tego, co zamierzamy, jak zamierzamy przeciwdziałać tym skandalicznym decyzjom. Jutro złożymy doniesienie do prokuratury oraz do CBA w związku z tą dotacją, ponieważ nasuwa się szereg takich niepokojących pytań. Po pierwsze, najwyższą kwotą została obdarowana archidiecezja warszawska kwotą 6 milionów złotych w sytuacji, kiedy wniosek był najniżej oceniony ze wszystkich i zaledwie 0,2 punkta spowodowało, że w ogóle ten wniosek został zakwalifikowany do rozpatrzenia. Więc biorąc pod uwagę fakt, że różnego rodzaju instytucje, takie jak teatry, muzea, dostawały kilkudziesięciokrotnie mniejszą dotację, mając znacznie większą liczbę punktów, w sytuacji, kiedy jedna z instytucji, która miała drugi w kolejności od najwyżej ocenianych wniosków, oceniony w punktach projekt, w ogóle nie otrzymała dofinansowania, a tak jak mówię, ledwie nad poprzeczką progu, który kwalifikuje wydanie tych pieniędzy, znajduje się archidiecezja warszawska, pojawia się najwyższa kwota 6 milionów złotych. Jest to o tyle bulwersujące i moim zdaniem element jakiejś korupcji jest tutaj ewidentny, z tego względu, że wcześniej, 2 lata temu, była przekazywana kwota 4 milionów złotych, natomiast w tej chwili w formie zaowalowanej się to wykonuje, ponieważ specjalnie niby jest to przekazywane na muzeum. Jak wiadomo, w czeluściach instytucji kościelnej te pieniądze giną i nie będzie możliwości w żaden sposób zweryfikować tych pieniędzy, czy one faktycznie pójdą na muzeum i w jakiej wysokości. Będziemy bazować tylko na jakimś mglistym oświadczeniu strony kościelnej. To w moim odczuciu, ale także nas wszystkich, jest ogromnym nadużyciem, jest marnotrawieniem publicznych pieniędzy. To jest tak, jakby pan minister Zdrojewski wrzucił 6 milionów złotych na tacę, tylko zrobił to z publicznych pieniędzy. Na to naszej zgody oczywiście nie ma. A przypomnę, że już na etapie przygotowania tej inwestycji, która trwa już 12 lat, zostało przekazane i straty samorządu z tego tytułu to są rzędu 80-kilku milionów złotych na przygotowanie planu zagospodarowania, na przekazanie gruntów pod tą budowlę, pod drogi prowadzące do tej budowli. Już o ponad 100 milionów przekroczona została ta inwestycja. Wierni nie kwapią się, żeby ją sfinalizować, a to nie tylko, proszę Państwa, samorząd, nie tylko instytucje publiczne przekazują pieniądze, ale także spółki Skarbu Państwa. Przypomnę, KGHM przeznaczył kwotę około 700 tysięcy złotych, kilkadziesiąt ton miedzi przeznaczył na pokrycie
dachu. W związku z tym to też, o czym mówił Roman Kotliński, tak, kwestia 20 milionów złotych niestety jest już przedawniona. Nie możemy powiadomić w tym zakresie prokuratury, że pan Struzik przekazuje de facto na ręce swojego brata kwotę 20 milionów złotych z budżetu województwa. Tego niestety już nie możemy zrobić, ale to pokazuje skalę arogancji władzy i pogardę tak naprawdę dla instytucji kultury, ponieważ w największym stopniu jednak zamiast instytucji kultury wspiera po prostu Kościół, tylko w taki sposób bardzo zakonspirowany, bym powiedział, tworząc celowe jakieś wybiegi, manipulacje, żeby teoretycznie wszystko było zgodnie z prawem, ale tutaj myślę, że pan Zdrojewski kierował się tym, że chciałby się chyba znaleźć w panteonie wielkich Polaków w tej świątyni i możliwe, że de facto załatwia swoje interesy, swoje wizerunkowe sprawy, a jak wiemy, Kościół potrafi się swoim darczyńcom odwdzięczyć, nie tylko w formie takiej propagandowej, ale też w innych formach. W związku z tym na pewno będziemy patrzyli władze na ręce, będziemy prosili o rozliczenie tych pieniędzy, a powiadamiamy jutro Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuraturę. Tak, zespół świeckiego państwa zrzeszający członków twojego ruchu wezwał, poprosił o spotkanie z ministrem Zdrojewskim, aby mógł się wytłumaczyć z tych dotacji. Przypomnę państwu, że w ubiegłych latach, nie znamy jeszcze w tej chwili aktualnej listy dotowanych podmiotów, ale w ubiegłych latach równie bulwersujące były dotacje dla Frondy czy Christianitas, mediów no, skrajnie ksenofobicznych, mediów, które walczą z pluralizmem, które walczą z humanizmem, promując katolicką doktrynę wbrew innym poglądom, światopoglądom, więc uważamy, że no coś jest na pewno nie w porządku z tymi dotacjami. Prosimy o pytania. Tomasz Grzelewski, telewizja Superstacja. No właśnie chciałem pociągnąć, tak mówiąc kolokwialnie, ten wątek, o którym pan wspomniał. Czy te działania parlamentarne to tylko prośba o spotkanie z ministrem Zdrojewskim? Czy zamierzacie skierować jakąś interpelację? Czy zamierzacie zainteresować się, co na to Komisja Kultury? No bo to właściwie... Czy akurat uczestniczę w pracach Komisji Kultury i pragnę przypomnieć, że ostatnie spotkanie z ministrem Zdrojewskim to było 2 tygodnie temu bodajże, który został wezwany przez członków komisji z ramienia PiS-u i Solidarnej Polski, aby wytłumaczył się z dotowania wystaw, na których prezentowane są, zdaniem posłów katolickiej prawicy, bezbożne dzieła. Mowa o tym krzyżu, do którego przytula się jakiś mężczyzna. Więc nie przebierając w słowach, posłowie PiS-u obsobaczyli po prostu, bo tak to trzeba nazwać, ministra, za to, że ośmiela się dotować takie bezbożne dzieła i bezbożne wystawy. No i wygląda na to, że minister się zreflektował i przebłagalnie w ten sposób zachował się, dając na ofiarę 6 milionów złotych, bo inaczej tego nie można nazwać. Ja zapytałem o właśnie o dotowanie choćby Christianitas czy Frondy. Twierdził minister, że to jest właśnie ten pluralizm, o który chodzi, o który on zabiega, ale tłumaczył się bardzo, bardzo pokrętnie do tego stopnia, że posłowie PiS-u i Solidarnej Polski stwierdzili, że nie przyjmują jego wyjaśnień do wiadomości. Dopiero pani przewodnicząca Śledzińska-Katarasińska poinformowała, że odrzucić informację ministra można na sali plenarnej, a nie na posiedzeniu komisji. Ja tutaj, panie redaktorze, wczoraj złożyłem zapytanie poselskie, więc jest ono dostępne na Twitterze. Natomiast po takiej głębszej refleksji doszedłem do wniosku, że zapytanie to jest jednak za mało. Chodzi o bardzo wysoką sumę pieniędzy. W związku z tym doniesienie do prokuratury jest tutaj po prostu konieczne. Chodzi o niegospodarność, bo
bo są jakieś priorytety, tak, jeśli ktoś notorycznie uznaje, że priorytetem są dzieła katolickie czy interesy katolickie, bo tak jak mówiliśmy wczoraj na konferencji, po prostu to jest inwestycja w grobowiec, bo Świątynia Opatrzności jest w dużej mierze grobowcem z pomieszczeniami na trumny i te pomieszczenia będą sprzedawane za ciężkie pieniądze, a pieniądze z tytułu tej sprzedaży trafią do proboszcza i do kurii, biskupie i do biskupów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.